Nie no, Andrzej Duda jest mistrzem świata w kompromitacji. Pominę to, że to nie jest prezydent, bo po prostu to jest po prostu zjawa polityczna, która dzięki właśnie Kościołowi, a właściwie temu, że był ministrantem Dziwisza, prawda, i miał rodziców, jakich miał, prawda, wpływowych naukowców i tak dalej, to nagle znalazł się na świeczniku, a Dziwisz chciał mieć swojego człowieka jako prezydenta, to w zamian za to, że załatwił Kaczyńskiemu pochówek na Wawelu i ewentualnie też następnemu bratu na Wawelu, to mianował, prawda, Dudę prezydentem, tak? No i w zasadzie załatwił mu tą prezydenturę. No to jest proste, jak nie wiem co, ale to jest człowiek, który no, kompletnie się do tego nie nadaje. Przecież to widać w każdym jego wystąpieniu. On się chełpi sobą, on nie ma żadnego pojęcia. To jest dziecko. To jest dziecko, które się bawi w dalszym ciągu w piaskownicy. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od tytułowania się. To, zobaczcie, przecież on inaczej o sobie nie powie, tylko ja jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ja prezydent, prawda? No a wiesz, co było? Ja ostatnio widziałam taki śmieszny film, w ogóle ktoś super to zmontował, bo wybrał takie jego, to takie jakieś tamte przemówienia, no ma ich dużo niestety. I on ma 13-sekundowe przerwy. Po prostu tam były chyba trzy przemówienia i tam było 13 sekund przerwy pomiędzy jedną wypowiedzią a drugą, w takim milczeniu, w takiej głupiej zadumie, po prostu bez, tam był bezkres idiotyzmów w jego oczach, niestety. Ale tak to wygląda. On mówi te bzdury cały czas, jakby się dobrze zastanowić to i przejrzeć jego, bo ja czasami, jak chcę się pośmiać, to po prostu słucham tych jego wystąpień. Słuchajcie, nie było wystąpienia, w którym on by nie powiedział jakiejś totalnej bzdury. No, no i teraz też popisał się po prostu głupotą, bo powiedział, żeby nie strzelać do Rosjan, którzy mieliby się wycofywać. No co to znaczy nie strzelać? A czy on sobie zdaje sprawę z tego, że wycofanie to jest forma walki również? To jest manewr, to jest manewr wojskowy, wycofanie się na kolejne na przykład rubieże obronne albo wycofanie się w celu stworzenia lepszych warunków do natarcia albo inne rzeczy jeszcze. No, nie może tak być, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Boże, co ja powiedziałem, powiedziałem sobie kiedyś, że w życiu go nie nazwę prezydentem, a teraz jest rezydentem pałacu, nigdy okupuje takich ten rzeczy pałac. By nie powiedział. No nigdy by takich rzeczy nie powiedział. No przecież to jest, no to jest pajac. No, nie obawiam się tego powiedzieć. To jest po prostu pajac. Czym ja nie rozumiem, dlaczego on wciąż jest tolerowany. Bo w świecie już nie jest tolerowany. To chyba widzimy. Nikt go nie zaprasza, nikt z nim nie chce rozmawiać. To tylko ktoś musi przyjechać gdzieś z daleka, prawda, z Indii albo gdzieś z Afryki, albo gdzieś tam, żeby go przyjął. Nie, czekaj, bo jak on pojechał do Afryki, to przecież przez niego poszedł jakiś gość siedzieć w ogóle do więzienia, bo coś tam nagadał też. Nie, to nie tylko gość, bo kilku gości. Aha. Ale to jest człowiek nieodpowiedzialny, to mówię, to jest dziecko, które bawi się cały czas za pałkami niestety. I to naszym kosztem, znowu niestety. Ja nie wiem, mało tego, on zatrudnia ponad 400 ludzi u siebie w kancelarii prezydenta. I co oni tam robią? Doradzają. No, to ma tych doradców ponad, nie pamiętam już teraz, zapomniałam, nie wiem, może ktoś przypomni, ale chyba ze 130, nie wiem, nie pamiętam, ale to jest jakaś... zatrudnia. Ale nie, jako doradców to tam trochę mniej. Doradców tylko, że... ma 123. No, 123. 123 doradców, a kancelaria ma 400 ludzi. I wszyscy podobni do niego. No przecież to jest człowiek, który nie został wybrany. Pamiętamy, jakie były historie z jego z wyborami, tak? Że nie dopuszczono do,
do wyborów ludzi, którzy mieszkali poza granicami, że nie zostali doliczone ich głosy, że wyniki były znane jeszcze przed ukończeniem wyborów, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wybory, nie rozpatrzywszy tych protestów wyborczych. Mało tego, ta komisja wyborcza, a właściwie zatwierdził nieistniejący sąd, tak, tych ubezpieczeń tam i tych, jakiś dziwny sąd, który nie jest uznawany za sąd. No, dla mnie to jest pajac. No, powinno się go odciąć od finansowania i po prostu zawiesić jego działalność, bo konstytucja nie przewidziała tego typu zdarzeń. Takiego durnia na stanowisku. Tak, no to tak, a jeszcze odnosząc się właśnie do tej konkretnej wypowiedzi jego, gdzie zresztą został świetnie spunktowany przez Zeleńskiego. Cudownie. No on ośmieszył nas, no po prostu nas ośmieszył na arenie międzynarodowej, ale to jest w ogóle groźne i to co mówiłam, że słuchaliśmy tego samego programu, rozmawialiśmy, słuchaliśmy pana Pińskiego z pułkownikiem Wrońskim, więc nie chcemy tutaj cytować. Bo słowa trzeba cytować i nie powtarzać, więc możecie sobie obejrzeć i warto, ale po prostu to jest groźne. To jest groźne. To jest groźne dlatego, że po pierwsze się ośmieszył nieznajomością rzeczy, po drugie został uderzony przez Żołyńskiego, który powiedział, że niekoniecznie będzie miał czas odebrać od niego telefon, jeżeli będzie chciał ochronić Rosjan. Po trzecie, cały świat się śmieje z tego, że tak właśnie Żołęński go załatwił. Po czwarte, niestety poszła informacja na cały świat, że Polacy są, to znaczy, że polski prezydent popiera ruskich. Tak, no więc ta wypowiedź przyniosła niezwykle duże straty wizerunkowe dla Polski. Niezwykle. To jest dla mnie to chociażby za to, to kurczę, ten człowiek powinien być ścigany i goniony, a w ogóle to ja cały czas nie rozumiem, dlaczego on jest wciąż Polacą. A chyba nikt normalny tedy nie rozumie, ale już coraz mniej musimy chyba dotrwać, no bo ja nie wiem, nic się raczej z tym nie da zrobić, więc poczekajmy. Za rok, mniej więcej o tej porze, to już go nie będzie. Może no, dotrwamy. Oni cały czas, jak ja coś takiego piszę gdzieś tam, albo to na jego temat, albo na temat właśnie kościoła czy coś, to wszyscy mi piszą, a co? Nie rozumiesz, że naszym hasłem jest Bóg, honor i ojczyzna. No. Ludzie, jaki Bóg, jaki honor, jaki ojczyzna. Naszym hasłem było ojczyzna. Ojczyzna. Na sztandarach wojskowych była ojczyzna, potem był honor. Czyli był honor walki za ojczyznę. Boga wprowadzili ci, którzy w 1943 roku uciekli na zachód. I nie chcieli walczyć, zdradzili Polaków, tak? I oni jako rząd polski na uchodźstwie wprowadził dla jednostek tworzonych na Zachodzie słowo Bóg. A w Polsce ten Bóg został stworzony w 92 roku. Tak? Pod wpływem głównie Wałęsy. Ale nie tylko. I oczywiście nacisku Kościoła katolickiego, który był zasłużony dla sprawy Solidarności. Ale zastanówmy się, co to znaczy. Ojczyzna i honor walki za ojczyznę, a co to jest Bóg? Bóg, jeżeli ktoś wierzy w Boga, to Bóg jest ponad ojczyzną. W związku z tym, no, a jeżeli cele Boga są inne w stosunku do naszej ojczyzny, to najpierw będziemy słuchać Boga, czy najpierw ojczyzny? No tak już było, bo przecież Niemcy szli na Polskę z hasłem Gott mit uns, tak? I Bóg z nami, tak? I w tym samym czasie rząd polski na uchodźstwie tworzył nową legendę Boga na sztandarach wojskowych. W tym samym czasie w Oświęcimiu gazowali Polaków i zastanawiali się, gdzie jest Bóg.
Więc zastanówcie się, ludzie, trochę. Przecież to jest, co innego jest honor i ojczyzna, a co innego jest Bóg. Tak jest. I to należy powtarzać ciągle. Adam, czytam komentarze tutaj na bieżąco. Pewnie nie wiem, czy ty widzisz, czy nie widzisz, ale jest strasznie dużo, znaczy strasznie na tę stronę. Jest bardzo dużo, bardzo pozytywnych komentarzy na twój temat. W ogóle ludzie chcą, żebyśmy cię częściej zapraszali, więc jestem tego samego zdania, bo takie ważne i mądre głosy powinny się nieść po społeczeństwie, żeby to społeczeństwo się edukowało. I może za jakieś 100 lat wyjdziemy z tej sytuacji, jaką mamy. Ja przynajmniej mam nadzieję, nie dożyję na szczęście. Znaczy, chciałabym dożyć takiej sytuacji, ale nie dożyję. Nie dożyjemy. Adam, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Za twój czas. Ja również czuję niedosyt. Naprawdę mam wiele informacji, wiele rzeczy, które chciałbym się podzielić. No ale no, jestem do dyspozycji w każdym razie. Jeżeli ktoś ma ochotę, może poczytać trochę moje książki, bo takie są, głównie na Allegro, bo gdzie indziej nie mogły się ukazywać. Ale bardzo chętnie zawsze spotykam się, jeżeli ktoś mnie tylko o to prosi. Niekoniecznie na falach radia czy internetu. Nie ma żadnej sprawy. Ja się bardzo z tego cieszę. Pozdrawiam wszystkich was. Jeszcze raz Adam dziękuję. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jak zawsze. Lajkujcie, polecajcie, udostępniajcie. Nam to pomaga, ale widzicie, że warto. Chyba. Widzicie? Więc jeszcze raz dobrego wieczoru. Cześć Adam. Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim.